Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Kazimierz Orzuch i jestem typowym rasowiakiem, dlatego że urodzony, wychowany w Górnie, a także do tego Górna wróciłem, żeby na stare lata jeszcze tutaj coś na potrapaczu podziałać, chociaż wróciłem już dawno. Szanowni Państwo, język i kultura to zawsze jest jedno. Język jest bowiem zawsze fundamentem każdej kultury, a kultura, kiedy okrzepnie, kultura, kiedy się umocni, to bardzo mocno wpływa na język. I dzisiaj dla mnie, który jest rasowiakiem z urodzenia, dla mnie bardzo ważna jest gwara tutejsza, dlatego że ona jest zawsze świadectwem kultury i przenosi uniwersalne, kulturowe wartości. Ja mówię gwarą i miałem szczęście do tego, że poznałem ludzi, którzy tę gwarę u mnie spostrzegli, górnieńską, i mogę także pracować dzisiaj jako profesor, już prawie emerytowany, bo za dwa dni przychodzę na emeryturę prawdziwą po 70. Mogę pracować, szanowni Państwo, i nad językiem polskim, a także nad gwarą. Profesor Karaś, który pochodził, szanowni Państwo, z nieodległego Przędzela, kiedy byłem na Uniwersytecie Jagiellońskim, zapytał na pierwszym wykładzie z gramatyki opisowej: Orzuch, skąd ty jesteś? Dlatego, że to nazwisko jest koło Sokołowa, w Jadówce czy w innych miejscowościach. Ja mówię: jestem z Górna. To powiedz mi, jak w waszej gwarze brzmi nazwa samca sarny. Od razu powiedziałem, że nazwa samca sarny to jest sort. A profesor Karaś mówi: masz piękne, a pochylone. Wobec tego brylowałem a pochylonym, potem poszedłem do profesora Karasia na seminarium. Potem napisałem pracę magisterską na temat fonetyka gwary Górna i gwary małego miasteczka Sokoła Małopolskiego, centrum tutaj tych rasowiaków. I na podstawie tej pracy zostawił mnie na uniwersytecie. Umarł szybciutko, po roku profesor Karaś zmarł, ale miałem to szczęście, że pracowałem z prawdziwym, autentycznie zaangażowanym dialektologiem. Kiedy byłem małym chłopcem, przyjechał do Górna docent Kotula i namawiał nas do zbierania różnych karłupków, tam różnych żaren i tak dalej, ponieważ on tym się interesował. Bardzo mało mówił o gwarze, natomiast ja staram się robić to, co jeden z moich współpracowników z Rzeszowa, pan Bielenda, napisał w swojej książce: Muzeum Słowa. Dla mnie zbieranie słów gwarowych dzisiaj ma sens największy, ponieważ są one świadectwem kultury, co nieraz mówiłem w innych moich publikacjach, czy w ogóle o relacjach między językiem a kulturą. Natomiast to Muzeum Słowa cały czas jest mi z tyłu głowy. I teraz, kiedy ja jestem tym rasowiakiem na emeryturze, zgłasza się do mnie profesor, może nie profesor, ale doktor Jan Kutyła, który z Kamienia pochodzący, 70 lat był, szanowni Państwo, tam gdzieś na zachodzie, napisał pracę Słownik gwary rasowiackiej Kamienia i okolic. Sens ma zbieranie słownictwa, sens ma zbieranie wszystkiego, co jest słowem pełnym. Fonetyka, którą już badaliśmy nieraz, fonetyka gwar Górna i Sokoła Małopolskiego, moja pierwsza publikacja, to już jest passé. Tutaj czystą fonetyką gwarową mówią tylko nieliczne osoby gdzieś tam w jakichś okazjonalnych wyrazach. Sens ma zbieranie słownictwa, ponieważ słownictwo jest rasowiackie cudowną sprawą, która może nas
wzbogacać, uwieść. Mało tego, słownictwo jest kompatybilne z obserwacjami teorii kultury, etnografii, historii materialnej, to co pisał profesor Piotrowski. Słownictwo zbieramy. Zbieramy słowa gwarowe, ponieważ tutaj niuanse fonetyczne nas już nie zaspokajają. Szanowni Państwo, jeśli pani Dragan, której świetną pracę recenzowałem o nie Len w kulturze polskiej, dalej w kulturze polskiej, Len. Nauczyłem się wiele. Mówiła o tym, że ten region jest niejednorodny, niejednolity, jest ciekawy, jest puszczański. Ja w górnie widziałem fragment Puszczy Sandomierskiej i trzystuletnie były, pamiętam, sosny, ale ten cymbał potem rozkładasz, ściągnął wszystko i już nie było tej puszczy. W każdym razie coś wspaniałego rzeczywiście była ta puszcza. Kiedy jako dziecko obserwowałem w Kamieniu, w Łowisku, Łowisko jest taką wioską typowo puszczańską, gdzie gwara jest najlepiej zakonserwowana, zaraz dam wam przykłady. Obserwowałem wspaniałe pozostałości, czy w ogóle czystą gwarę w Kamieniu, w Górdzie, w Łowisku, Jeżowem, tutaj woda Maniżowska, tutaj Widełka, ale obserwowałem. Wtedy myślałem, że oczywiście warto słownictwo zachować. Jest to gwara niejednolita. Są to gwary. Dialekt to zespół gwar podobnych, a gwara to mowa danej wsi, która ma swoje cechy. Jeśli byśmy chcieli wyznaczać dzisiaj już po Wójtowiczowej, po Pasurzyńkównie, po Matusiaku, po Stanisławie Bąku i Zoglosy przebiegów fonetycznych, nie połapiemy się, niemożliwe, dlatego że tak to wszystko się pomieszało. Pomieszane było od samego początku, dlatego że są to gwary, które, szanowni Państwo, nazywamy gwarami przejściowymi bądź gwarami mieszanymi. Małopolska z jednej strony dawała swoich osadników i przeludnione Mazowsze. Osadnicy szli oczywiście rzekami, Sanem i Wisłą i zrobił się tygiel językowy mający cechy mazowieckie i cechy małopolskie. Lasowiacy mają cechy mazowieckie i cechy małopolskie. Oczywiście cechą pierwszorzędną mazowiecką jest, szanowni Państwo, rozszerzona wymowa samogłoski przedniej E. Ja to mum, bo godą tak. Idę do spania. Robię to i tamto. A najpiękniejszy teraz mięta, żona mówi, idź serwi mięte, będziemy suszyć, to ja mówię, jeśli chcesz zażartować, idę po ta miata, zobaczcie, samogłoska E plus N w barze tej lasowiackiej, mazowieckiej, czy tego wpływu mazowieckiego, daje A, rozszerzoną samogłoskę A. Idziemy. Bardzo ciekawe zjawisko neutralizacji samogłosek przed współgłoskami nosowymi. Przemienienie pańskie to po górnieńsku brzmi i po kamieńsku brzmi przamianianie. Samogłoska E i A robi się jedna przed współgłoskami tymi nosowymi. Szczegóły fonetyczne. Dalej, mazurzenie. Mazurzenie, które, szanowni Państwo, dzisiaj jest tylko okazjonalne. Jest takie wyrywkowe mazurzenie, ponieważ była to pierwsza cecha, która była widziana przez obcych. A te cechy, które są widziane przez obcych, jeśli ktoś chce usunąć gwary, czy chce mówić językiem lepszym, pańskim językiem, to te cechy są usuwane, a więc mówimy rzeczywiście
Pamiętamy już od dzieciństwa, że nie było nigdy zyto, tylko było ciągle żyto, było żyto, była pszanicka, był brzyzek i tak dalej. Gdzie jest na przykład brzyzek, to wiadomo, co to jest ten chleb nadkrojony, to jest ten, to jak się nazywa, piętka, piętka chleba. A pięta to po ogólniańsku oczywiście, zgodnie z mazowiecką, pianta. To oczywiście pianta. Macie kosę, macie kosę wyklepaną. O, kosę dobrze wyklepaną. To jest pianta. Musi być najmocniej wyklepana, dlatego że ta pięta najwięcej pobiera tego, co kosi. Szanowni Państwo, mazurzenie jest okazjonalne, ale takie miałem przykłady, że niektóre babcie byłoby mniej, dlatego że większość panów pracowali tutaj w hucie Stara Babola. To dezintegracja społeczności następowała już po wojnie. Natomiast panie mówiły przepiękną gwarą rasowiacką, mającą te cechy z Mazowsza, tak jak rozszerzona artykulacja samogłosek nosowych, samogłoski M, demutralizacja A i E przed N. Oraz to są małopolskie, bo to przyjście obarwane, to są małopolskie. Mamy tak samo fonetykę międzywyrazową ucieczniającą. I w górnie zamiast chłop powie zaniosłem, to oczywiście powie zaniuzam. Zaniuzam. Tak, zaniuzam to koniownie. Zaniuzam. Wysiekłem, wykosiłem, wysiekłem łąka, to powie wysigam, prawda? Wysigam, wysigam. To jest bardzo ciekawe, co ja rusko to znaczy ucznięcianie spółgłoski przed samogłoską tak zwaną sonorną. To są szczegóły, szanowni Państwo. Ja tylko tu powiem tylko tyle, że są to gwary przejściowe między gwarami mazowieckimi a gwarami małopolskimi. I ta konkurencja cały czas trwa. Ale sympatyczna sprawa jest na przykład dlatego, że łowisko takie bardzo archaiczne, cudownie tam mówią. Ja studentom, jak uczyłem teologii, znalazłem taką zagadkę właśnie. Zobaczcie. Broni się rękami i nogami. No to ogólnie powiemy tak. Broni się rękami i nogami. Końcówka mi jest małopolska. Ale w obisku mają wspaniałą końcówkę mazowiecką. W kamieniu też mają końcówkę mazowiecką i śmialiśmy się z mojej babci, która przyszła do Górna z Kamienia, ponieważ babcia mówiła po kamieńsku, a my mówili po górniejsku, bo dziecko zawsze mówi tym językiem, który mówi jego matka. Matka była już urodzona w Górnie. Babcia mówiła nic, na choć tam myśmy się z tego śmiali. Oczywiście formy podwójne. Kapitalna forma jest na przykład w Owisku pluralis majestaticus. To wiadomo, to dla Solaków było bardzo, nie było tam, bo chłopa tytułowany jako pracowity chłop, pracowity, mieszczanina jako uczciwy, a pana szlachcica jako pan. Natomiast tutaj możemy powiedzieć tylko tyle, że do dziś dnia o księdzu mówią nasi ksiądz. Nie nasz ksiądz, tylko nasi ksiądz przyszli. Cudowna forma pluralis majestaticus. Nasi ojciec mówili. Nasi ojciec byli tam i tak dalej. No ale bronimy się rankami w górnie i nogami. W kamieniu powiedzą po mazowiecku bronimy się rankami i nogami. Mnie to my, tak samo jest zamiast mi, to my. Mazowiecka końcówka twarda. Świnia też jest w kamieniu i w łowisku świnia. I list i tak dalej. To są mazowieckie formy. Natomiast w łowisku powiedzą najlepiej. Bronimy się rakiamy i nogiamy. I teraz powiedziałem jednemu studentowi, no to zaraz proszę mi powiedzieć, o jakim ja powiedziałem. Mówiłem tak, no to teraz proszę powiedzieć, kto tak powie, w łowisku, kamieniu czy w górnie.
zajmujemy się rankami i nogami. No to ogólnie rankami i nogami to w kamieniu, a rankami i nogami to oczywiście w łowisku. To są takie nasze zależności. Szanowni Państwo, gwary były cudowne. Dzisiaj końcówka. Sens na zbieranie słownictwa, zbieranie przyśpiewek, większych tekstów, ponieważ one zachowują całą kulturę, także czasem dają nam, zdradzają zakresy fonetyczne. My oczywiście już kończymy, już minutę mamy tak. Tutaj jeszcze mam w tym artykule, który napiszę, napisałem sobie już do tomu, mam najpiękniejsze słownictwo. Karantować, wiedzą Państwo, to jest karantować, po raz kolejny karantować. Co to jest? Karantować. Tak, pani doktor wie, ale ja pytam już poziór. No, co to jest poziór? Poziór to jest dług. To jest spojrzenie. Poziór. Łona ma taki zły poziór. Mówiła teściowa o synowej. Prawda? Dalej. Syderować. Co to znaczy syderować? Kpić z kogoś. Oni syderują. Parscy dysz. Dys. Parscy. To ta kropla raz na 10 metrów kwadratowych spadnie. Parscy i parscy. I parscy. Cudowne słownictwo. Cudowna fonetyka. Zróżnicowanie bardzo wielkie, ale powtarzam raz jeszcze, nie ma sensu dzisiaj badać zasięgów fonetycznych. Sens jest badać słownictwo jako świadectwo kultury lasureckiej. A jest to kultura wspaniała i warto to wszystko przejść. Dziękuję bardzo.